Dzisiaj mamy dużo. Ja witam również oczywiście znane Państwu osoby, a mianowicie radnych Prawa i Sprawiedliwości z Grudziądza, pan Andrzej Wiśniewski i pan Krzysztof Kosiński. Dzisiaj wiele spraw poruszymy, ale ja rozpocznę od sprawy dla mnie najważniejszej, dla mnie, dla kraju najważniejsza, a mianowicie od 100 dni rządu. Macie Państwo tutaj przed sobą notatki i bardzo zapraszam do wzięcia ich ze sobą. I chcę powiedzieć tak, jesteśmy pierwszym z rządów, chyba pierwszym rządem, który tak szybko zaczyna realizować swoje zobowiązania wyborcze, ponieważ jak Państwo wiecie, program 500+ jest już uchwalony. Teraz trwają szkolenia dla przedstawicieli samorządów i już od 1 kwietnia będą możliwe składane, mieszkańcy będą mogli składać wnioski i pieniążki od 1 kwietnia będą naliczane. Więc to jest bardzo, bardzo ważny program. Dalej chcę powiedzieć tak, że sprawy oświatowe, jak Państwo wiecie, ustawa o systemie oświaty została zmieniona zgodnie z oczekiwaniami rodziców i wbrew temu, co wczoraj się działo w mediach, bo wiecie Państwo, że był szum informacyjny, jeśli chodzi o sześciolatki, chcę powiedzieć jasno i czytelnie i dobitnie. W tym roku szkolnym, czyli w roku szkolnym 2016-2015 już działa nowa ustawa, czyli dowolność, wybór przez rodzica wieku rozpoczynania dziecka w szkole, czyli czy sześciolatek, czy siedmiolatek. Nie ma tu żadnych, absolutnie żadnych wątpliwości. Chcę powiedzieć również, że bardzo rzeczy się dzieje, jest w trakcie, bardzo wiele ustaw jest w trakcie. Na przykład obniżenie wieku emerytalnego, prezydencki projekt został złożony w Sejmie już w listopadzie 2015. Zakaz odbierania dzieci z powodu biedy, projekt przyjęty przez Sejm już 11 lutego 2016. Projekt prezydencki, podniesienie kwoty wolnej od podatku, złożony w Sejmie też w listopadzie. W tej chwili wiemy, że trwają prace nad tym projektem. Darmowe leki dla seniorów, też jest projekt złożony w Sejmie. Proszę Państwa, więc tak naprawdę to w ciągu tych 100 dni zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. I wszystko to, co się dzieje, tempo jest bardzo, bardzo szybkie. My w tej chwili jako posłowie prawie, że co tydzień spotykamy się w Sejmie na różnego typu głosowaniach, w komisjach i wszystko to jest naprawdę bardzo sprawnie robione. To jeśli chodzi o te ogólne 100 dni rządów. Chcę powiedzieć również, Szanowni Państwo, że jak wiecie, napisałam do pana prezydenta miasta Grudziądza kiedyś prośbę, żeby mi parę rzeczy wyjaśnił, jeśli chodzi o szpital. Odpowiedź przyszła, odpowiedź bardzo, bardzo, bardzo lakoniczna. W zasadzie z tej odpowiedzi niewiele można było wywnioskować. Ja oczywiście nie zadowoliłam się tą odpowiedzią pana prezydenta i 22 lutego jakby prosiłam, wysłałam do niego powtórne pismo, jakby rozszerzyłam swoje pytania do pana prezydenta. Mam nadzieję, że teraz się pan prezydent przyłoży do odpowiedzi. Bo to kopiuj wklej, co było wtedy, w tamtej odpowiedzi, zupełnie bez znaczenia zdania, to mnie po prostu nie zadowala. Chcę powiedzieć Państwu, że również dzisiaj będziemy składać następne prośby do pana prezydenta, a mianowicie do pana prezydenta i do prezesów spółek miejskich. Do pana prezydenta piszę, że chciałabym, żeby mi wyjaśnił,
jak to się dzieje, ponieważ takie informacje od mieszkańców uzyskuję, że kluby sportowe są finansowane ze spółek miejskich. Ja chcę, żeby się pan prezydent do tego odniósł, ale mało tego. Piszę również do pana prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczania, żeby mi też tę sprawę wyjaśnił, oraz już państwu jeszcze powiem i jeszcze do jednej spółki i do pana i do prezesa Zarządu OPEC Grudziąckiego, przepraszam. No jestem też ciekawa, szereg pytań tutaj panom stawia. Mam nadzieję, że panowie i pan prezydent tym razem się przyłoży do odpowiedzi, bo to co dostałam, to po prostu jest śmieszne. Proszę wskazać, to do pana prezesa miejski zarząd do wodociągów piszę, tak? Proszę wskazać, czy ze środków spółki dotowano grudziąckie kluby sportowe, a jeżeli tak, to proszę wskazać lata, w których przekazywano zysk z działalności spółki z pominięciem budżetu miasta na rzecz klubów sportowych Olimpia oraz GKM. Proszę wskazać uchwałę bądź decyzję wspólnika umożliwiającą przekazanie środków z zysku spółki bezpośrednio do klubów sportowych miejskich. Proszę o wyszczególnienie, jakie kwoty w poszczególnych latach były w ten sposób przekazywane do każdego z wyżej wymienionych klubów. Proszę o przesłanie uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie przekazywania zysków z działalności na rzecz klubów sportowych. Szanowni Państwo, chcę teraz powiedzieć o rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie dlatego że zaraz oddam głos panom radnym, którzy byli ze mną w Warszawie przedwczoraj u ministra zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła. Oczywiście, jak Państwo się domyślacie, w sprawie grudziąckiego szpitala. Tak się złożyło, że miałam możliwość poproszenia o spotkanie. Pan Radziwiłł się zgodził, no i pojechaliśmy. I ja powiem tylko krótko. Przedstawiliśmy problem grudziąckiego szpitala i okazało się, że pan minister nie do końca był we wszystkim poinformowany, tak? Robił naprawdę wielkie oczy na kwoty, o których mówiliśmy, na to, jak szpital jest wykorzystywany, w jakim procencie, i dyskusja była dosyć długa, byliśmy tam prawie godzinę, więc trochę czyli porozmawialiśmy troszeczkę. Panowie byli ze mną obaj, więc teraz oddaję głos panie Andrzeju. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie, pani poseł. Co pani sądzi o propozycji apelu do pani premier ze strony prezydenta miasta w sprawie szpitala? Panie redaktorze, to jest po prostu już naprawdę, ja nie wiem, to jest tonący brzytwy się chwyta, bo cóż pani premier, co ma dosypać pieniędzy panu Malinowskiemu, dlatego że pan Malinowski źle nadzorował szpital. No i teraz to jest takie przerzucanie odpowiedzialności, tak? Myśmy narobili długów i teraz, a wy teraz spłacajcie, tak? I jak mi nie spłacicie tych moich długów, to wy będziecie winni, nie ja, która ten dług zrobiłam. Więc to jest zupełnie odwrócenie problemu. Ja tak uważam, że pan Malinowski próbuje odwrócić problem, zrzucić problem na kogoś innego. I ja się absolutnie z tym nie zgadzam. To nie jest dług formacji Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę nie. W realizacji tego programu wspomogła, to można byłoby zrozumieć, natomiast sam apel to jest trochę tak, jak pani poseł mówi, no słuchajcie, narobiłem długów, jest katastrofa, niech pani premier mnie teraz uratuje, gdzie nie przedstawia się praktycznie żadnego pomysłu na to, jak z tej sytuacji wyjść. Tak, to jest droga donikąd. Grudziąc, my narobiliśmy tych długów, mówiąc tu jako społeczność lokalna, i my musimy przedstawić program wyjścia z tej sytuacji, co najwyżej, i będę o tym za chwilę mówił, szukając w realizacji tego sojuszników.
Proszę Państwa, pozwolę sobie, ja przygotowałem taką notatkę, otrzymacie Państwo. Sorry za pewne takie niezręczności stylistyczne, ale pisałem ją dzisiaj tuż przed tą konferencją, dlatego też widzę teraz, że parę rzeczy bym tutaj zmienił, ale generalnie na meritum jest ta notatka się nazywa służbowa ze spotkania, to tak trochę z nawyku, bo jaka ona służbowa, to jest po prostu prywatna, to jest po prostu notatka z naszego spotkania. Spotkanie się odbyło, tak jak powiedziała pani poseł, 29 lutego. W spotkaniu uczestniczył pan minister Konstanty Radziwiłł i szefowa gabinetu ministra oraz z naszej strony pani poseł Iwona Michałek, Krzysztof Kosiński i ja. Spotkanie z ministrem zdrowia, panem Konstantym Radziwiłłem, jest kolejnym krokiem radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości do tworzenia koalicji dla ratowania grudziąckiego szpitala i ratowania grudziąckiego samorządu, bo to jest nieodłączne. Dziękujemy grudziąckim posłom, w tym wypadku szczególnie pani Iwonie Michałek, która bardzo szybko umożliwiła nam to spotkanie z panem ministrem, aktywnie w nim uczestniczyła. Dziękujemy również panu Krzysztofowi Adarowskiemu, który wcześniej pilotował nasze spotkanie u wojewody kujawsko-pomorskiego. W najbliższym czasie planujemy kolejne spotkania. Zabiegamy o spotkanie, mam nadzieję, że do niego szybko dojdzie, z marszałkiem województwa. Dobijamy się do kolejnych ministerstw. Czekam na potwierdzenie terminu przez pana wojewodę na wspólny wyjazd do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I będziemy po prostu zabiegali o to, aby pomóc nam w stworzeniu programu ratunkowego dla miasta, w wydeptaniu ścieżek do osób decyzyjnych, do instytucji finansowych, szczególnie do Banku Gospodarstwa Krajowego, mogących praktycznie pomóc w opracowaniu takiego programu. Tu oczywiście liczymy na pomoc pani poseł i być może innych ministrów. Będziemy zabiegali o możliwość spotkania z panem wicepremierem Morawieckim, ponieważ tak jak zresztą w rozmowie również z panem ministrem Radziwiłłem rozmawialiśmy, że ścieżka do BGK-u to jest głównie wiedzie przez Ministerstwo Rozwoju i przez pana ministra. To jest to przed nami. W Ministerstwie Zdrowia rozmawialiśmy oczywiście głównie o grudziąckim szpitalu. Minister Radziwiłł nie ukrywał swojego zaskoczenia rozmiarami tej katastrofy, którą mu przedstawiliśmy. Zdziwienia też niektórymi aspektami funkcjonowania szpitala zupełnie nieadekwatnej do potencjału tego szpitala, pozycji w sieci szpitali na terenie województwa. Zapewnił o tym, że w decyzjach, które leżą w gestii ministerstwa, a które dotyczą sieci szpitali w regionach, trudna sytuacja grudziąckiego szpitala będzie przez ministra brana pod uwagę. To jest bardzo ważna deklaracja, ponieważ jest to znaczący krok do tego, o czym od dawna mówimy, czyli do usieciowienia grudziąckiego szpitala, to znaczy, aby zaczął on być postrzegany jako szpital w sieci szpitali w województwie, a nie jako taka wyspa, prawda, która sama tutaj musi rozwiązywać swoje problemy. Dalej rozmawialiśmy o planowanych przez rząd zmianach w finansowaniu rozwoju regionalnego i możliwych konsekwencjach również dla sytuacji Grudziądza. Ja już gdzieś mówiłem o tej sytuacji, że takie propozycje są przygotowywane. Mówi się, że na jesieni takie decyzje przez Sejm zostaną podjęte. Będą one generalnie wiązały się z przejściem większości czy znacznej części tego, co dzisiaj jest finansowane z rozwoju regionalnego w gestię rządu, a nie, czyli wojewody w tym wypadku, a nie marszałka. To będzie istotna zmiana i ona może mieć też duże konsekwencje dla naszej sprawy.
Minister Radziwiłł zadeklarował wsparcie ministerstwa w zabiegach miasta w instytucjach finansowych, które mogłyby pozwolić na restrukturyzację zadłużenia grudziąckiego szpitala. Chociaż, tak jak powiedziałem, w tym wypadku Ministerstwo Zdrowia będzie raczej miało jakby rolę opiniującą czy wspierającą takie wnioski, natomiast droga do tych instytucji leży raczej w Ministerstwie Rozwoju i tam będziemy teraz dobijać się o możliwość szybkiego spotkania. Uczestnicząca w spotkaniu szefowa gabinetu ministra zwróciła uwagę na niektóre aspekty działalności grudziąckiego szpitala, jak jego przewymiarowanie gigantomanie w procesie inwestycyjnym. Natomiast my ze swojej strony no, zwracaliśmy uwagę, że jakkolwiek podzielamy tę opinię, to szpital stoi, ma ogromny potencjał i w związku z tym należy szukać możliwości, aby ten potencjał w tej sytuacji zagospodarować, a nie ograniczać czy zmarnotrawić. Pan minister Radziwiłł poprosił o komplet dokumentów dotyczących sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego i podejmowanych przez miasto działań dla wyjścia z tej sytuacji. Otrzymał od nas syntetyczny zbiór dokumentów, moje wnioski i konkluzje z kontroli szpitala oraz proponowane przez nas działania ratunkowe, no bo trudno nam się wypowiadać na temat działań miasta, ponieważ ja szczerze mówiąc takich działań jak dotąd nie widzę, które można by przekazać, być może czegoś się dopiero dowiemy. Pan minister wskazał również na kierunki naszych dalszych działań w ministerstwach, instytucjach centralnych, które jego zdaniem mogłyby w tej sytuacji pomóc. Spotkanie z ministrem zdrowia oceniamy jako bardzo obiecujące. Jest ono elementem wyjścia z problemami grudziąckiego szpitala i grudziąckiego samorządu poza wymiar lokalny. Wielokrotnie mówiliśmy, że ratunek dla Grudziądza, ratunek dla szpitala leży poza Grudziądzem i tam trzeba ten problem przenieść. Niestety nie dostrzegamy takiej działalności ze strony władz miasta i szkoda, że w tworzeniu tej koalicji ratunkowej, jak ja ją nazywam, no nie chcą włączyć się radni mający w naszym mieście większość, mający wpływ na prezydenta i na podejmowane przez niego decyzje. Przyjmujemy oczywiście z zadowoleniem, że większość Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej, która, czego też nie ukrywamy i nie wolno ukrywać, w doprowadzeniu do obecnej sytuacji szpitala i miasta miała swój decydujący udział i to trzeba po prostu, o tym trzeba też mówić, chociaż nie odmawiamy im prawa do udziału i to apelujemy o bardzo mocny udział i zaangażowanie w ratowaniu teraz tej sytuacji, więc cieszymy się, że wreszcie Platforma zaczęła dostrzegać skutki tych działań. Nie widzimy jednak specjalnie, żeby wyciągała z tego wnioski. Widzieć i podzielać naszą diagnozę sytuacji, z czym mamy wreszcie po wielu, wielu miesiącach do czynienia, to stanowczo za mało. Równocześnie bowiem, jak Państwo wiedzą, podejmowane są kolejne w naszej ocenie rujnujące miasto decyzje finansowe, które nie mają żadnego znaczenia dla wychodzenia z tej sytuacji, co najwyżej odwlekają w czasie jakieś gorsze rozwiązania, nie rozwiązują sytuacji, a jednocześnie akceptowana jest bierność prezydenta w kwestii przedstawienia realnego programu ratunkowego czy naprawczego. Ja wiele razy mówiłem, że każda decyzja Rady, każde kolejne 10, 20 czy 50 milionów, które wrzucamy w tę przepaść pod tytułem strata szpitala, powinny być związane z domaganiem się przedstawienia jasnego programu ratunkowego, że to miałby być element, czegoś, co rokuje na przyszłość. Tak niestety się nie dzieje, to wszystko się odbywa na zasadzie, wiemy, 5 tygodni temu mówiliście, że tak będzie, ale co robić? Jest i w związku z tym trzeba taką decyzję podjąć, bo nam w
wprowadzą komisarza. Tym komisarzem to nie my straszymy, tylko oni sami się nie straszą, prawda? Bo taka jest prawda. I proszę Państwa, niezależnie jednak od tego, czy rządząca większość w Radzie Miejskiej zechce wesprzeć opozycję w tworzeniu koalicji ratunkowej dla szpitala i dla Grudziądza, my będziemy robić swoje. Liczymy tu oczywiście na zaangażowanie i wielką pomoc naszych parlamentarzystów. W tej koalicji widzimy parlamentarzystów i wojewodę, i marszałka, i ministrów polskiego rządu, i szefów instytucji finansowych. Widzimy też centralne media, bo chcielibyśmy tu w żaden sposób nie deprecjonować tego, co Państwo robicie, ale uważam, że musimy ze sprawą Grudziądza wyjść w Polskę po prostu. To musi się stać sprawa ogólnopolska. Musimy dotrzeć do mediów centralnych. No dzisiaj wydaje mi się, że szansa taka jest większa, chociażby ze względu na to, że telewizja publiczna przestała być telewizją partyjną i miejmy nadzieję, że dalej tego faktu ukrywać nie będzie. I proszę Państwa, także wszystkich, będziemy już docierali do wszystkich, którzy są w stanie dla Grudziądza coś zrobić. No szkoda, że w tej koalicji w mojej ocenie wciąż brakuje prezydenta Grudziądza. Społecznej, bo on jest bardzo istotny, bardzo ważny. To, co z czym na co dzień dzisiaj się spotykamy, w zasadzie prawie codziennie, bo spotykając ludzi na ulicach, ale też otrzymując... Ja uczestniczyłem w ostatnim posiedzeniu komisji, w której też uczestniczyło wielu radnych. Pan prezydent osobiście, pan prezydent Robert Malinowski osobiście dziękował komisji i powiedział takie znamienne zdanie, że on jest pełen podziwu dla wykonanej pracy. Nie wiedział, że tak szczegółowo można wykonywać taką kontrolę. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie to są słowa wypowiedziane przez organ, który powinien sprawować w sposób zasadniczy nadzór nad powierzonym mu majątkiem, nad majątkiem, który stanowi własność miasta Grudziądza. To znaczy, że w świadomości pana prezydenta jak gdyby istnieje taki zakres, że jest bardzo mocno oddzielony, albowiem też uwolniony od tej odpowiedzialności w sposób radykalny, że nie ma żadnego związku i poczucia z tym, co się stało. Zresztą też, jak słuchaliście Państwo w telewizji kablowej w Grudziądzu wypowiedzi czy dyrektora Marka Nowaka, który podkreślał z całą stanowczością, że on tego szpitala nie budował w nocy. On tego szpitala nie budował po ciemku. Pan prezydent we wszystkim brał udział. Wszędzie przecinał wstążki. Wszędzie robił sobie zdjęcia. Wszędzie filmowano mnóstwo kadrów. I myślę, że ma świadomość, co znaczą pieniądze. Myślę, że ma świadomość, jak wielkie pieniądze na to zostały wydane. Natomiast zupełnie nie bierze w stosunku do swojej osoby konsekwencji za to, czego też jest współautorem, albo też głównym autorem, bo tak należy podkreślić, bo dzisiaj wszystkie te rzeczy dzieją się pod tak zwanym kontrolnym wzrokiem samorządu lokalnego, prezydenta miasta. Chociażby ostatnia sytuacja, która wynikła także w grudziąckich Solankach, znacie Państwo 62 zarzuty karne wertykowane przez prokuraturę, to też się nie działo z dnia na dzień. To też ten proces w jakimś stopniu postępował i to też pan prezydent niestety, ale winien dołożyć wszelkich starań, powinien sprawować tą pieczę kontrolną, czego też pewnie w odpowiednim zakresie nie było. Ale wracając do zasadniczego tematu, oczywiście cały ciężar spoczywa na tym, oczywiście nie chciałbym tutaj być tym oskarżycielem publicznym, ale taka jest historyczna rola dzisiaj nas tutaj, abyśmy podkreślili z całą stanowczością, że niestety, ale za wszystko, za to, co się dzisiaj stało, jest odpowiedzialny pan prezydent. Zresztą wszystkie zapisy protokołów z ostatnich kilku lat kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, czy też Regionalnej Izby Obrachunkowej, one wszędzie zawierają klauzulę. Brak skutecznego nadzoru nad jednostką. To znaczy, że pan prezydent nie sprawował tego nadzoru w sposób odpowiedni i niestety dzisiaj, bijąc się mocno w piersi, ale też szukając pomocy u innych, powinien być autorem tego programu naprawczego, wszelkich możliwych działań. Dlatego też dzisiaj wyciągamy rękę po to, aby w sposób natychmiastowy podjąć wszelkie możliwe działania, tworząc ten apolityczny, wspólny nasz sztab na rzecz ratowania nie tylko szpitala, tak jak pan radny Andrzej Wiśniewski powiedział, gruziąskiego miasta, bo wszelkie najgorsze konsekwencje
poniesie miasto, czyli mieszkańcy Grudziądza, którzy będą musieli przez lata, ale i pokolenia spłacać zadłużenie. Za tym protokołem stoją tomy segregatorów, które przejrzeliśmy, tony dokumentów i zestawień, które zestawiliśmy, których do protokołu się po prostu nie włącza. Protokół jest już tylko zestawieniem mniej lub bardziej pełnym wniosków, które wyciągnęliśmy. I zapewniam pana, że tam, gdzie była potrzeba analizy wskaźnikowej, to taka analiza została zrobiona. W samym protokole są już tylko wnioski i tak. Natomiast wracając do tego, o co pan pyta, jeżeli pytanie o kompetencje, opracowanie programu naprawczego leży w kompetencjach prezydenta, to jeżeli kompetencje rozumiemy jako to, co on może zrobić, co wolno mu zrobić, to oczywiście to nie tylko jest jego kompetencja, ale to jest jego obowiązek. On tak naprawdę za to właśnie bierze pieniądze. Natomiast to, czy pan Robert Malinowski jest w stanie to zrobić, no to tego ja nie będę oceniał, bo nie chciałbym, żeby to wyszło na to, że ja mam swoje zdanie, ale tu od oceny się wstrzymuję, ale też dzisiaj w tym, co my deklarujemy, jest od bardzo dawna jest deklaracja, że my jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć. I ostatnie pytanie, czy niepotrzebna jest jakaś firma konsultingowa i tak dalej. Jestem bardzo nieufny do tego typu opracowań, tym bardziej, że powiem Państwu tak, potencjał do rozwiązania tej sytuacji, że tak powiem intelektualny, jest w Grudziądzu. Tu są ludzie, którzy to potrafią poprowadzić, pokierować i tak dalej. Z tym, że i tak jak odpowiadam, nie wystarczy to znaczy Grudziądz sam sobie z tym nie poradzi, bo nawet jak będziemy wiedzieli, co trzeba zrobić, czy jak trzeba zrobić, to zapewniam Państwa, że i tak większość tych działań, czy wiele tych działań będzie związane z wyjściem z tym problemem na zewnątrz. I dlatego jestem bardzo zaniepokojony też tymi decyzjami, bo o tym dzisiaj nie mówimy. No, został odwołany dyrektor Nowak, dyrektor szpitala. Uważam, że to jest fatalna decyzja. Nie dlatego, że był obrońcą pana dyrektora. Natomiast o ile ja jeszcze dyrektora szpitala, to w jakiś sposób rozumiem, bo ja właściwie rozumiem dyrektora, który marzy o tym, żeby mieć szpital jak największy, jak najlepiej wyposażony, wspaniały, bo zachowuje się jak taki dyrektor, który naprawdę chciałby leczyć tutaj Grudziądzan w pełnym zakresie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czego nie rozumiem, to nie rozumiem osób, które mają za zadanie liczenie pieniędzy. Dyrektor właściwie, czyli osoby, które musiały załatwić pieniądze na te inwestycje, które powinny dla każdej z tych inwestycji mieć przygotowany biznesplan, które powinny mieć zbadany rynek, prawda, i tak dalej. I wtedy, gdyby taka osoba była, do tej sytuacji nie mogłoby dojść, choćby nie wiadomo, jak wielkie i szalone były pomysły dyrektora. No, odpowiedzcie sobie Państwo sami, kto za to był w minionych latach odpowiedzialny. Ale ja nawet bym się specjalnie nie zagłębiał w to, żeby zrozumieć, czy znaleźć winnych, przynajmniej na tym etapie. Proszę Państwa, mamy sytuację, jaką mamy, ona jest opisana, ona jest jasna i dzisiaj powinniśmy się skupić na tym, co należy zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść. I w takiej sytuacji, jeżeli takiego planu nie mamy, to wprowadzenie jeszcze zamieszania w bieżące funkcjonowanie szpitala poprzez odwołanie dyrektora bez cienia pomysłu na to, co dalej, no uważam jest najnormalniej w świecie błędem, ale o tyle niepokojącym, że on dalej dowodzi, prezydent nie ma jakby chyba świadomości tego, do czego doprowadził i jak poważna jest sytuacja. Bo mówienie, że szpital to w zasadzie zbudowano bez jego wiedzy i zgody, no to jest, przyznacie, no coś zupełnie kuriozalnego i jakoś tam śmiesznego, mimo że sytuacja jest bynajmniej nie do śmiechu.
No bo, a tak właściwie odbieram to, co powiedział na temat tego, jak to no dyrektor Nowak wybudował mu szpital nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo za co. No to jest oczywiście śmieszne. Ja liczę na zmianę tej perspektywy, ja liczę na radnych większości w Radzie Miejskiej, którzy zmuszą prezydenta do takich zachowań, do które rzeczywiście będą prowadziły do rozwiązania tej sytuacji. Tatusz, pytanie było, czy rozważamy możliwość referendum. Proszę Państwa, ja szczerze mówiąc nie mam czasu, żeby nad tym się zastanawiać i to rozważać, ponieważ ja ciągle wierzę, że z tej dramatycznej sytuacji można znaleźć jakieś normalne wyjście i wprowadzanie teraz miasta wprowadzenie kolejnego elementu, to jest trochę tak jak odwołanie w tej sytuacji w panice dyrektora szpitala, prawda? Nie byłoby wskazane, ale być może sytuacja w którymś momencie, jeżeli ten brak reakcji, brak robienia czegokolwiek, no będzie się przedłużał, to może dojść do takiej sytuacji, że w którymś momencie wszyscy grudziądzanie uznają, że nie ma innej drogi, jak tylko taka droga politycznego zamieszania poprzez wielką akcję referendalną, ale ona jest długa, ona jest wymagająca, ona ma bardzo taką długą procedurę, uważam, że my po prostu nie mamy na to czasu. Może chętnie byśmy się tym zajęli, bo uważamy, że jest 1000 powodów, dla którego można by się pokusić o odwołanie Rady Miejskiej i prezydenta Grudziądza, ale po prostu my nie mamy w tej chwili, uważam, na to czasu. Ja liczę ciągle na rozsądek rządzących. No, widzę, że się niektórzy temu dziwią, że ciągle na to liczę, ale ja naprawdę liczę i wierzę, że to da się rozwiązać bez wywoływania takiej burzy politycznej. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A tu jeżeli powiem o... zgadzam się z tym, co mówi wicemarszałek chyba Bober, tak? Ponieważ no, ja już na sesji w zasadzie, jak pan prezydent, ja się spodziewałem, że może przyjdzie z jakimiś tam pieniędzy, jak już na miasto, 10, może 20 milionów, żeby nas jakby dać sobie jeszcze chociaż kilka tygodni. Się okazało, że z niczym takim nie przyszedł, natomiast przyszedł z zapewnieniem, że że pan marszałek obiecał mu, że podejmie pracę nad przejęciem tego szpitala. No proszę Państwa, to jest troszeczkę tak, jakby prezydent powiedział, że marszałek województwa zwariował, bo żeby złożyć między środą a piątkiem deklarację, że przejmie się szpital zadłużony na 500 milionów złotych, no to miałbym wątpliwości, czy marszałek jest rzeczywiście osobą poważną. Oczywiście, my nadal też wiemy, że udział marszałka w rozwiązaniu naszego konfliktu może być bardzo duży. My wiemy, na jakie natrafi okoliczności. My znamy wszystkie uwarunkowania pana marszałka i jego pewną powiązania i z Toruniem, i z Bydgoszczą, i ten konflikt, prawda, i tak dalej. Dlatego musimy przyjąć, ale nadal ja uważam, że my jesteśmy w stanie pozyskać do tej koalicji marszałka województwa również, ale musimy przedstawić mu sensowny pomysł, sensowny program, który będzie między innymi uwzględniał też uwarunkowania samego marszałka. To może być, mówię, to może być prośbą, groźbą na wszystkie sposoby, ale to jest dużo bardziej skomplikowane, niż wydaje się panu prezydentowi Malinowskiemu. Natomiast ja jeszcze raz tylko powtórzę, ja wierzę w możliwość pozyskania dla naszej koalicji marszałka województwa. Po to do niego jedziemy. My nie jedziemy, bo powiedzieć, panie, weź pan ten szpital od nas, bo jak nie, to coś tam. My mamy pewną propozycję. Wiemy, na jakich zasadach uważamy, marszałek mógłby nam w tym pomóc, ale bynajmniej nie chcemy miasta od tego uwolnić. My mamy świadomość, że Grudziądz za tę sytuację też zapłacić musi i ponieść tego konsekwencje. Chodzi tylko o to, żeby były to konsekwencje, które będziemy w stanie udźwignąć. No, natychmiastowy, w zasadzie taki sztab kryzysowy stworzony na gruncie administracji szpitala, wieloosobowy,
taki zarząd, który podejmie bardzo mrówczą pracę, ale dość skuteczną w owocach, aby uratować przede wszystkim też miasto, jeżeli chodzi o konsekwencje finansowe. To, o co apelowała także komisja, co jest zawarte w protokole z kontroli, to jest także ustanowienie wiceprezydenta miasta Grudziądza w zakresie odpowiedzialności tylko i wyłącznie za sam szpital, bo taka jest potrzeba dzisiejszej chwili, taka jest potrzeba dzisiejszego czasu. No do dnia dzisiejszego ten protokół, ani też wszystkie te, które konkluzje zostały zapisane w tym protokole, nie uzyskały odzewu, akceptacji pana prezydenta. No czekamy w zasadzie z godziny na godzinę, z dnia na dzień, aby pan prezydent ustosunkował się do tego i rozpoczął te już szczegółowe, konkretne negocjacje na poziomie zarówno całej Rady, ale także wszystkich osób kompetentnych, odpowiedzialnych i tak dalej, i wskazał i być może powołał. To wymaga oczywiście pewnie jakiegoś porozumienia, wypracowania wspólnego stanowiska. Trudno powiedzieć, na pewno, tak jak pan radny Andrzej Wiśniewski mówi, jeżeli chodzi o kapitał fachowy, który mamy w Grudziądzu, on tutaj funkcjonuje. Są ludzie w tym mieście z dość dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o posiadane kompetencje, kwalifikacje, na pewno mogłyby wykonać w sposób pozytywny tą dobrą robotę. Najpierw musi być wola, bo ale personalia czekamy. Nie można mówić, ponieważ no, może to oznaczać definitywnie spalenie tych pomysłów, tych ludzi, prawda, i tak dalej. Bo w sejmiku, mimo że to jest koalicja PO-PSL, jak Państwo wiecie, radni Bydgoszczy w tej koalicji, radni Torunia i okolic też z tej koalicji PO-PSL mówię, nie darzą siebie, że tak powiem, jakby to powiedzieć bardzo łagodnie, no nie pracują jakby w jednym kierunku, tak? To bardzo często są tam różnego typu emocje i nie sądzę, żeby doszło do czegoś takiego, że wszyscy się zgodzą na to, że pan marszałek weźmie szpital grudziądzki z całym, że tak powiem, długiem i ze wszystkim, które tutaj narosło. Moim zdaniem tego typu opowieści, że marszałek przejmie szpital, są... Ale uważam, że ta odpowiedzialność jest dość radykalnie skoncentrowana w jednym miejscu, z tego względu, że pamiętamy to tło historyczne, które było. To nie jest tak, że my mówimy od przedwczoraj o tym szpitalu. W zasadzie od kilku lat mówiliśmy o tym szpitalu, zresztą to było i przedmiotem kampanii samorządowej. Wszelkie pytania kierowane, interpelacje, duże wątpliwości także budził aport, powołanie GIM-u. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy już wtedy o komercjalizacji, bo taki trend był realizowany przez Platformę Obywatelską, aby przekształcać szpitale. Natomiast oczywiście te nasze sygnały są artykułowane już od kilku dobrych lat. I co najgorsze, że druga strona w zasadzie odpowiadała nam, że jest sytuacja stabilna, bardzo dobra, opanowana. Na wielu posiedzeniach artykułowano nawet stwierdzenia, że szpital nie ma długów. No ale to już jest historia. Zresztą do dzisiaj też mamy takie przykłady bardzo podobnego zachowania Rady, która no, podnosi, gdzie ludzie podnoszą rękę już teraz nawet wiedząc, jak sytuacja wygląda i nadal głosują tak, jak głosują. Natomiast jeżeli chodzi o sam GIM, to rzeczywiście no, na pewno wiedza, jaką wtedy radni, ja nie byłem wtedy radnym, ale wiedzą, jaką radni dysponowali, była głęboko niewystarczająca. Natomiast ja Państwu powiem jedną rzecz. W całej ocenie sytuacji. Ja no, pochlebiam sobie, że coś o tej sytuacji szpitala wiem i mamy jakieś, no, siedziałem w niej wiele, wiele miesięcy. To powiem Państwu, że sam pomysł GIM-u, on to nie jest najgorszy pomysł. Być może szukając rozwiązania dzisiaj, czy wyjścia z tej sytuacji, GIM może się okazać czymś, co nam się przyda, jeżeli będzie ktoś umiał to wykorzystać. To nie jest wykluczone. Być może właśnie marszałkowi bylibyśmy w stanie podstawić pewną propozycję rozwiązania, gdzie GIM odegrałby
pewną istotną rolę, ponieważ co by nie powiedzieć, przy, tak, ja przecież mówiłem o tym, że chociażby co się działo z tymi działkami wnoszonymi, z obciążaniem ich hipoteką i tak dalej, przecież zero informacji dla radnych o tym, jakie jest przeznaczenie tej działki i nikt wtedy o to nie zapytał, taka jest prawda, dobrze, ale co by nie powiedzieć, to ten siemensowski dług, ten kredyt, to jest akurat jeden z lepszych kredytów, jakie ma szpital, tyle tylko, że jest w bardzo niebezpieczny sposób zabezpieczony. Natomiast warunki tego kredytu w porównaniu z innymi są całkiem przyzwoite. I nie wykluczam, że być może tę sytuację właśnie grudziąckich inwestycji medycznych gdzieś w tych rozwiązaniach, ja przynajmniej widzę możliwość wykorzystania właśnie tej części zadłużenia i być może to nie, okaże się decyzja nie do końca nietrafiona. Ale tak, jest prawdą, że Rada Społeczna Szpitala też, no trochę tak odnoszę wrażenie, jakby zasiadający w tej Radzie ludzie uważali się za Radę Mędrców, do której się trafia za zasługi, prawda, i które są funkcją honorową. No dzisiaj nagle oburzenie tym, co się stało. No ja, będąc w tej komisji, tego też w protokole nie ma, bo nie chcieliśmy tam zadrażniać wydawaniem opinii, ale między innymi ja przejrzałem z ostatnich lat wszystkie protokoły tej Rady Społecznej. No proszę Państwa, ktoś, kto wie, jaka jest sytuacja szpitala, co się działo, co po drodze było robione, no to o wielu, o najważniejszych rzeczach w tych protokołach nie ma śladu. Są jakieś tam decyzje, czy kupić... Tak. No, tu się zgadzam na ten temat i... Oczywiście wiemy bardzo dobrze, że temat zdrowia jest elementem bardzo ważnym, istotnym w aspekcie życia mieszkańców Grudziądza. Niezbędny, tym bardziej w kontekście budowy tego szpitala, wyposażenia go w sposób optymalny, aby mieszkańcy mieli wszystkie świadczenia prawie że zabezpieczone tu na miejscu. Był taką kartą przetargową. Tylko przypomnę, że sama uchwała, ja niedawno wydrukowałem sobie tą uchwałę ponownie, jeżeli chodzi o powołanie GIM-u, i przypominam sobie doskonale, także pytania są w internecie, można spojrzeć. Ten aport dokonywał się na jednej podstawowej zasadzie. On miał być tylko dokapitalizowaniem powołanej spółki. Taki cel był też tego aportu, ale chciałbym zwrócić na coś innego zupełnie uwagę, a mianowicie na to, że sytuacja, kiedy powołaliśmy GIM, kiedy nawet realizowaliśmy aport, sytuacja finansowa szpitala była w zupełnie innym miejscu. To koło zamachowe, nie, to nie, zadłużenie szpitala w tej sytuacji, wystarczy przejrzeć sprawozdania finansowe, postępowanie zadłużania szpitala następuje w ciągu ostatnich kilku lat. W zasadzie ta radykalna kontrola, bo też związek z tą... byśmy musieli... kredyt był ze względu na kredyt powołany, tak, no ze względu na spadek kredytu, ale nie wiedzieliśmy też przede wszystkim o tym, że dyrektor Nowak nie płaci rachunków, nie wiedzieliśmy też o niezapłaconych nadwykonaniach, nie wiedzieliśmy o kredytach w Magellanie, o tych wysoko oprocentowanych kredytach, bo szanowni Państwo, jeżeli normalne banki dają kredyty szpitalowi, to można jeszcze zrozumieć i z tego pewnie jeszcze jest jakieś wyjście. Natomiast jeżeli dyrektor ma po kilkadziesiąt roszczeń w sądzie rejonowym, tylko w sądzie okręgowym też bardzo dużo, bo tam są duże wyższe stawki. Jeżeli z tego później się robią miliony, które ktoś kupuje, skupuje te długi i oprocentowuje to w dużo wyższej skali, to niestety to Rada nie ma nad tym żadnej kontroli, nie kontroluje też tego Rada Społeczna Szpitala. Ale tych kłopotów w mojej ocenie nie jest dyrektor Nowak, tylko kompletne niedopełnienie obowiązków przez organy, które były powołane do tego, żeby pilnować kasy, żeby pilnować pieniędzy. Ja dam przykład. Proszę Państwa, zajmowałem się tym szpitalem. Sterował prezydent Grudziądza do pewnego momentu. I od pewnego momentu prezydent Grudziądza przestał mieć jakąkolwiek świadomość tego, co się w tym szpitalu dzieje. Ja zawsze daję jeden przykład. Proszę Państwa, w roku 2006 to jak wyglądają finanse szpitala?
gdzie szpital jest zadłużony, a gdzie nie jest i jak wygląda jego bieżąca sytuacja, to naprawdę skarbnik miasta wiedział lepiej niż główne księgowe szpitala. I na tym polega różnica. I na tym polega różnica. I potem, po tym jak skończyła się ta transza ministerialna na ukończenie budowy szpitala, po tym jak miasto dało te 40 chyba kilka milionów złotych na pierwsze wyposażenie, po tym zaczęło się zupełnie niekontrolowane szaleństwo. I to jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o GIMP, to ja już powiedziałem, jakie mam zdanie. Natomiast myślę, że no rzeczywiście radni podejmując tę decyzję, no nie zadali nie wiedzieli, ale nie zadali zasadniczego pytania. Po co ten GIMP jest potrzebny? Bo wtedy, gdyby dostali na to odpowiedź, no to by musieli się dowiedzieć, że szpital traci płynność, że szpital nie może dalej kontynuować inwestycji, prawda, i tak dalej. I wtedy sytuacja by troszkę może wyglądała inaczej, bo przecież GIMP po to był powoływany. Ale tak jak powiedziałem, mnie akurat kredyty GIMP-u interesują bardziej od strony tego, jak są pozabezpieczane, niż od strony tego, czy były co do warunków, na jakich ich udzielono, ponieważ no, gdyby się okazało, że pozostałe kredyty są na podobnych warunkach, to myślę, że sytuacja szpitala byłaby dużo lepsza, koszt obsługi długu byłby też racjonalniejszy. Ale to oczywiście, to mówię, to jest całe mnóstwo szczegółów, natomiast problem jest jeden. Dziś ważniejsze od szukania winnych jest powiedzenie, co robimy dalej, bo czas ucieka. Za kilka tygodni będziemy pompowali do tej dziury kolejne miliony pieniędzy grudziąckich podatników. To miasto już tego nie wytrzyma. Proszę Państwa, miasto, które ma budżet 440 milionów, Nie dajmy sobie wmówić, że w zaciszu gabinetów cokolwiek się dzieje. Ale mamy powód, żeby nie wierzyć, jak prezydent przyjeżdża i mi mówi, że na sesji, że rozmawiał z wojewodą i z marszałkiem i marszałek obiecał mu wszędzie procedury przejęcia. Pani wybaczy, ale w to nie wierzę. Natomiast znam trochę kulisy tych rozmów z panem wojewodą. To tak naprawdę powodem tej rozmowy z wojewodą pana prezydenta to my byliśmy. Klub radnych, który pojechał w komplecie w całości, rozmawiał z panem wojewodą i pan wojewoda obiecał, że wezwie prezydenta i do przedstawienia jakiegoś pomysłu. No taki pomysł się nie pojawił. Nie dajmy się zwariować. Tu naprawdę decyzje muszą zapaść. My musimy wypracować pomysł. I w tym pomyśle musi być i minister, i marszałek, i wojewoda, i wszyscy, którzy mogą nam pomóc. Są to, o czym mówiłem, dojście do instytucji finansowych, do BGK-u. Przecież my musimy też mieć świadomość, że to nie będzie tak, że nagle dziś mówimy, mamy taki i taki plan, strykamy palcami i od jutra mamy sytuację rozwiązaną. Nie, to będzie proces długotrwały, gdzie w pierwszym etapie, dlatego ten BGK byłby taki potrzebny, gdzie w pierwszym etapie musimy po prostu miastu ulżyć, czyli spowodować, zdjąć tą pętlę, którą mamy na szyi, bo to mnie to jest sytuacja, że my stoimy na takim stołku na jednej nodze i z pętlą na szyi praktycznie. Więc co to znaczy, jaka jest realna pomoc? My wiemy, kto takiej pomocy może udzielić, ale tak naprawdę to, o czym mówię, żeby dać sobie trochę czasu i zdjąć tą pętlę, to my musimy znaleźć dojście do pieniędzy, źródło pieniędzy. Ja widzę kilka możliwości, no trudno, żebym się teraz tu rozwinął, bo ode mnie nic nie zależy, ja nie podejmuję żadnych decyzji, ale takie możliwości są, to co wspominamy tutaj, szukanie tego dojścia przez premiera Morawieckiego do BGK-u. Tam w BGK-u też są ludzie, no, którzy myślą, do których można dotrzeć i trzeba z nimi rozmawiać. I teraz, bo co by się stało, gdyby na przykład udało się
to wygrać, to też nie rozwiąże naszej sytuacji. Ale gdybyśmy byli w stanie zmniejszyć koszty obsługi tego długu o kilkanaście na przykład milionów złotych, no to wtedy zyskalibyśmy odrobinę czasu na przygotowanie innych rozwiązań, na szukanie tego, że być może udałoby się z marszałkiem skutecznie porozmawiać, ale to nie będzie jedna rozmowa. To będą długie, to muszą być długie negocjacje. O czym? Że być może udałoby się to wszystko, co wydzieliby jako pieniądze, dług inwestycyjny, czyli na budowę tego szpitala, udałoby się tym długiem z marszałkiem w jakiś sposób podzielić. To jest już realne. Zdecydowanie bardziej niż próba powiedzieć, to weź pan sam pan tak. No, być może od września sejmik w sprawie tych pieniędzy nie będzie miał wiele do powiedzenia. Wtedy myślę, droga może być łatwiejsza, bo wtedy wojewoda będzie dysponentem. Natomiast jeżeli chodzi o sejmik, ponieważ we wrześniu ma być wejść ta ustawa, ale która... to jeszcze jest projekt. To jest projekt. Oczywiście dlatego mówię we wrześniu, ale o tym się już głośno mówi. Ale nie w tym rzecz. Natomiast, proszę Państwa, my nie mamy aż tyle czasu, żeby wchodzić w polityczne rozgrywki w sejmiku. To jest stajnia Augiasza, ten sejmik, między nami mówiąc, jak tam jest dwóch radnych z tego samego ugrupowania, to i tak w tym są dwie frakcje, prawda? To jest takie... W klubie nie. W klubie jest absolutna jedność. Proszę, ale proszę Państwa, my musimy mieć świadomość, że ma swoje uwikłania każdy radny w sejmiku, ma swoje uwikłania pan, i nie mówię tego w złym znaczeniu, pan marszałek, no on też prowadzi jakąś grę, jest politykiem, prawda, na czymś mu zależy bardziej, na czymś zależy mniej, i my musimy zrobić tak. Proszę Państwa, włóżcie to między bajki. Opowiadanie, ja też słyszałem prezydenta, który nazywał marszałka Piotrusiem, prawda, i tak dalej, tylko że dajcie sobie spokój, ja... No dokładnie. Ewa Kopacz była koleżanką, prawda? Mieliśmy gwarancję na autostradę. Zapomnijmy o tym. To naprawdę to są opowieści... No dostrzegają, tylko szkoda, że tak późno, nie? Tak. No też o to chodzi. Dlatego, proszę Państwa, szukajmy tak i nie jest tak, ja nie podzielam tej opinii, że my nie mamy możliwości wygrania naszej sprawy grudziąckiej, na przykład w sejmiku czy wobec marszałka, bo my mamy całkiem sporo argumentów. Może się okazać, że bomba, którą jest bankrutujący szpital grudziącki czy Grudziądz, ona może zmieść cały ten sejmik łącznie z panem marszałkiem. I trzeba mu to uświadomić też. To tym się też trzeba czasem posłużyć. Tylko, że to mówię, to muszą być rozmowy, to musi być uwzględnienie tego, w co on gra. No ale to się robi, to trzeba robić, to trzeba rozmawiać, to nie może być klepanie się po plecach, bo ja wyznaję, powtarzam to wiele razy. Uważam, sam byłem prezydentem i najlepsze interesy dla Grudziądza biło się z przeciwnikami politycznymi. Tak, ponieważ oni, jeżeli się im skoczyło do gardła, jeżeli się im postawiło sensowne warunki, to oni bardzo szybko poszli po rozum do głowy i uznali, że tak, trzeba z nimi współpracować. Tak między innymi załatwialiśmy pierwszy etap średniczówki, mimo że wtedy tu był PiS, a tam był SLD jeszcze, prawda? Ale to był bardzo dobry kontrakt. Ja uważam, że nie narzekam na współpracę Grudziądza z marszałkiem Achramowiczem, który no, zupełnie nie był przez mojej bajki, prawda? Ale ta współpraca była okej. My się nie klepaliśmy po plecach, nie byliśmy do siebie perty i nie byliśmy kolegami, ale robiliśmy jakieś polityczne interesy w tym województwie. I do tego trzeba wrócić. Trzeba zacząć z marszałkiem rozmawiać poważnie. To znaczy traktować go z szacunkiem, uwzględniać jego ograniczenia i uwarunkowania, bo to jest zawsze ważne, ale też stawiać, wiedzieć, czym my dysponujemy i czym to miasto dla tego województwa jest. I jeszcze zwrócę jedną uwagę. Weźcie, przeczytajcie w tej wspólnocie, tam jest oczywiście sytuacja jakoś inna i tak dalej. Co robiono w Gorzowie? Tam taka koalicja powstała i wtedy, jak się tu marszałek dogada, gdybyśmy się dogadali, że na przykład dzielimy się jakąś częścią tego inwestycyjnego długu, co jest już bardziej realne, i być może nasz GIM mógłby się stać wkładem
z tym długiem swoim w jakieś przedsięwzięcie marszałka, to być może wtedy można by razem uderzyć o co? O to, że Gorzów, co by nie powiedzieć, z rezerwy rządowej 100 kilka milionów takiej ekstra pieniędzy dostał, ale my nie możemy zacząć rozmawiać o takich ekstra pieniądzach, jak my nie mamy pomysłu, co w ogóle chcemy zrobić, nie? To jest problem. I dlatego dalsze trwanie w tym marazmie to jest naprawdę katastrofa, to jest droga donikąd. I to pytanie, no, referendum dzisiaj Grudziądzowi nie jest potrzebne, ze względu na to, że to tylko sprawę, wiele spraw zaogni i stracimy kupę czasu na, a my tego czasu po prostu nie mamy. Niebagatelną kwotę ponad 100 milionów, mówimy o nadwykonaniach, należą w skali kraju. Doszło tutaj do pewnego, mówiąc brzydko, ale użyję tego słowa, rozpasania. Tak duża kwota nadwykonań, no niestety nie byłaby możliwości żadnego szpitala w Polsce i to jest element też, nad którym trzeba się w sposób pierwszy zastanowić. Nie wolno utrzymywać, powiem teoretycznie, oddziałów szpitalnych, na który się ma kontrakt 160 tysięcy rocznie. To jest rzecz nierealna, niemożliwa, dlatego te wszystkie elementy świadczeń muszą być dostosowane do kontraktu wprost i oczywiście pewien zakres nadwykonań, ale w kwestii rozsądnej, wysokości rozsądnej nadwykonania i to jest pierwszy element, który musi być podstawą stworzenia tego programu restrukturyzacyjnego, a później pieniądze do ręki. Zdajemy sobie sprawę, lepiej niż może pozostali mieszkańcy, z tego jak mało mamy czasu i jak wiele trzeba zrobić. Natomiast sytuacja nie jest ani beznadziejna. Z tego da się wyjść, jak z wielu sytuacji trudnych, tylko że no, trzeba to robić. My pewne kierunki wskazujemy, oferujemy pomoc, mamy swoje jakby no, pomysły, które byśmy zrealizowali. Ja powiem krótko, proszę Państwa, no, my z tymi pomysłami, wybory były nie tak dawno, raptem rok temu. Rok temu już dla nas właściwie sytuacja szpitala była zupełnie jasna. Właśnie niewiele się już dowiedzieliśmy, tyle, że poznaliśmy dokumenty i tak dalej, bo sam opis sytuacji był właściwy. No i wtedy PiS, walcząc o rządzenie tym miastem, walcząc o prezydenturę, no musiał swój pomysł na ten szpital mieć i miał, i ma go nadal. Tylko no dzisiaj musimy znaleźć we władzach, przekonać władze miasta, że dalej się tego w tym kierunku utrzymać nie da się po prostu nie robić nic. Wrzuciliśmy 50 milionów w szpital, to tak jakbyśmy 300 milionów inwestycji miejskich strategia rozwoju nie ma znaczenia. Puścili z dymem, także to nie są realne, o tym nie mówmy. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Bardzo tutaj pani poseł mówiła o tym wystąpieniu do spółek. Chciałbym tylko powiedzieć, i może Państwa to też zainteresuje, w poniedziałek odbywa się Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej, której dla mnie najważniejszym punktem tego będzie projekt uchwały, który przygotowujemy w tej komisji, o który apelowałem na ostatniej sesji, żeby Rada Miejska przyjęła regulacje, które uniemożliwią wyprowadzanie ze spółek pieniędzy poza dywidendami, czyli w takiej formie, jak to było robione wcześniej. W tej chwili taki projekt uchwały przygotowujemy. Prawnicy, którzy dla nas pracują, uważają, że to jest możliwe. Tak, postaramy się w poniedziałek już taki projekt mieć gotowy, bo chcielibyśmy, żeby on jeszcze w sierpniu, czyli przed bilansami spółek, został przez Radę przyjęty. To takie uzupełnienie do tego pytania.